Witam serdecznie. Ja, jak, podobnie jak Adaś, mam zespoły w przebudowie, bo mamy nową wartę, w sensie ilościowo piłkarzy i nowe twarze i wiem, że Adaś też buduje swój zespół. I jesteśmy na takim etapie, gdzie jeszcze nie wszystko wychodzi, natomiast ja muszę pochwalić swoich chłopców, bo dzisiaj zagraliśmy dojrzale. Dojrzale jak na ten okres pracy z nowymi twarzami. Pierwsza połowa pod kontrolą, druga bramka, bardzo fajna akcja, to co chcemy grać, to co chcemy trenować. No i szkoda, że nie zabiliśmy trzecią bramką meczu, bo wtedy byśmy mieli już kontrolę kompletną i spokojną do samego końca granie. Bramka Żebrakowskiego dała wiarę zawodnikom Wigier, że jeszcze mogą odwrócić losy spotkania. Drżeliśmy o te ostatnie 5 minut, ale wybroniliśmy i z tego się bardzo cieszę i gratuluję zespołowi. Ja się cieszę, że przez 90 minut graliśmy wysokim pressingiem, bo tak pracujemy i tak chcemy grać i momentami te odbiory były na połowie przeciwnika, tak jak sobie zakładaliśmy. Jeszcze raz gratuluję swoim zawodnikom takiej dojrzałości. No i bardzo się cieszę, że też grupa kibiców z Warty Poznań, nieliczna, ale zaszczyciła nas tutaj swoją obecnością, dlatego ten mecz też chciałbym im dedykować. Dziękuję ślicznie. W tym wszystkim najciekawsze jest to, że my też mieliśmy grać wysokim pressingiem, też uczulałem zawodników, że Warta jest specyficznym zespołem, jest też w przebudowie i też na pewno nie poradzi sobie z takim ostrym, agresywnym pressingiem. Natomiast nam to nie wyszło, zostaliśmy zaskoczeni przez przeciwnika i to bardziej agresywną grą niż my chcieliśmy. I dlatego jakby mecz wymknął się nam spod kontroli. Nie umieliśmy prowadzić akcji, byliśmy dobrze przygotowani, wiedzieliśmy jak Warta się broni, natomiast gdzieś nam to wszystko uciekło i niestety można powiedzieć już teraz po meczu, że to był nasz teraz najsłabszy mecz. W tych pierwszych meczach byliśmy zespołem zgranym, byliśmy zespołem, który wie czego chce, byliśmy zespołem, który jest przygotowany, żeby zdobywać punkty. Natomiast dzisiaj gdzieś to wszystko nam uciekło, musimy się nad tym poważnie zastanowić. Na pewno jutro dojdzie do takiej konkretnej analizy, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że po przerwie starałem się rozmawiać bardzo spokojnie z zawodnikami, mówiłem im, że jedna bramka jeszcze nic nie znaczy i na pewno będziemy w stanie strzelić tą bramkę wyrównującą. Myślę, że takim przełomowym momentem to właśnie była strata tej drugiej bramki i tutaj wtedy mieliśmy większy problem i z tym sobie po prostu nie potrafiliśmy poradzić. Końcówka oczywiście, gdyby w tej końcówce tam gdzieś oddalibyśmy skuteczny strzał, to myślę, że ten wynik, ale piłka jest niesprawiedliwa i ten wynik byłby niesprawiedliwy, bo niestety, ale goście zasłużyli na dzisiejszy, na 3 punkty i naprawdę byli zespołem, tak to trener powiedział, dojrzalszym od nas i po prostu my się musimy tego na razie jeszcze uczyć.